Hola, hola, mi amigo, z tej strony Izaka, przed wami specjalny materiał z Emeritos Banditos. Jarek Pasza, Mateusz Pago, Paweł Saju, witam panowie. Specjalny materiał nagrany przy współpracy z LTV Euro AGD, gdzie możecie sobie sprawdzić promocję w linku w opisie. Specjalne promocje na sprzęt gamingowy, a my mamy dla was specjalny, przygotowany quiz. Będę zadawał pytania. My mamy takie specjalne tabliczki z twarzą jednego z zawodników tutaj, proszę bardzo. I każdy z nas będzie taką tabliczkę podnosił do góry w odpowiedzi na moje pytanie. Nie ma niestety z nami Pewora, bo został w domu, nie przyjechał, trenuje Smoky na kolejny mecz w SEA. Także dzisiaj bez Pewora, ale w takim licznym gronie we czterech będziemy na takie pytania odpowiadać. Oczywiście, jeżeli kibicujecie Emeritos Banditos, to pamiętajcie łapce w górę i subskrypcji. Nie tylko u mnie, ale też u chłopaków, bo kanały w opisie do Pago, Paszy i Saja. Zapraszam serdecznie. Pago już się cieszy, już liczy, już w głowie liczy. Polecam, już w głowie liczy, polecam Pago 3, kuma 3, no kula 3. Więc zapraszam serdecznie, a my chyba możemy w takim razie rozpoczynać. Dobra. Tak jest. Pierwsze pytanie, moi drodzy, takie może CS-owe, tak na przełamanie lodów. Najlepiej. Kto ma najwięcej godzin w Counter-Strike'u? O, ja myślę, że tu jest jeden tylko faworyt powinien być. Rodowity Warszawiak. Chyba tak. Co? To będzie najwięcej godzin. No komentował trochę ten mecz. Ja myślę, że ja. Kto? Ja mam Jarka Jarek? Paszę. Nie. Jak Jarek więcej czasu spędza niż ja nie może, Jarek, no właśnie. Jarek właśnie, to on mało gra, a dobrze gra. Ale trzeba jeszcze oszukanych godzin, czy takich normalnych godzin. Bo jak kilku graczy znałem, to oszukiwało bardzo dużo. A nie, to bez tak, oszukiwania. Steamowych, no. Nie wiadomo, jakie są. Nie, dobra. Każdy na ile macie? Wiesz, ile macie? To ile ma godzin? Ja wiem. CSGO. Ile masz godzin? No z 10 tysięcy. Co? No ja też mam 10 tysięcy. Już ty możesz tabliczki zmieniać. Na pewno? Nie, chcę sprawdzić, no. Ja mam, ale ja 10 ja mam, to nie mam. Ja zdychę też mam. Co? Nie no, gdzie? Ja mam no sprawdzamy, ej, sprawdź. I dalej tak, szybko, no. I dalej z takim movementem? Dobra, chwilę na sprawdzenie. Spec od momentu. Też nie błysnąłem. Ja mam 7651 łącznie. No zobacz nas, Mateusz. Po kolei w sumie już ugrali. Nie ma problemu. Słucham? Ty nie masz mnie na Steam przecież, tu co sprawdzasz? Kolegów tych sprawy. A, to dobrze, no. Nie, no 10K to przesadziliście trochę. Ja mam. Kalory chyba tygodniowo. Dziennie. Ty masz 7037. Więcej mam od ciebie, Izak. No. A no to teraz Saju i Pasza zostali. Pasza 9320. Co? A Saju ile ma? No właśnie, ile ja mam spadło. Bo jeszcze Saju jest... 9300 ma Pasza, a Saju... To ja dużo masz, ja mam zbyt. Się grało trochę, co? Ale już rok nie miał kompetencji. To też już... Mm. Ja w ogóle nie gram komputerizowo. Saju ma 10 433. Lepiej, jak jest więcej. No, dokładnie. Dobrze, co? Tak jest ze wszystkim. Lepiej, no. 10 koła masz? 10 koła ma jednak. No, Jaro. No, mówiłem. Przebił cię. Przebił, sam siebie. Ale ty nieaktywny od roku, no, ale a Saju ja cały czas aktywny. Czułem, że mogę być najwięcej, bo mówię, no dychę, to... No. A przyszło mi przez myśl, żeby ciebie dać. Grube masz te liczby, Saju, grube. Widać, że dużo przychodzi. Dobra, mieliśmy nie żartować sobie. No. Nie no, taka, nie, okrągła liczba, Paweł, okrągła liczba. O. Będziemy dobra. Świętować, możemy świętować. Zaczynamy znowu, wracamy. Okej, okay, lecimy dalej, w takim razie tematy CS-owe może. Kto zna najwięcej smoków? No może być tylko jeden gościu. Dobra, może Paweł odzyskać swoją odpowiedź. Czy ja myślę, że Pago zna najwięcej smoków, ale że one po prostu nie wszystkie wpadają tam, gdzie on chce. Ja znam najwięcej, ale zapomniałem, no sorry. Jakby, ja zmieniam jakby chyba na zliczyć siebie. Jakby zliczyć te, co Pago zapomniał, to zna najwięcej. Albo zliczyć miejsca, w których lądują jego smoki, to o, faktycznie ich jest najwięcej. Dokładnie. Faktycznie. Dokładnie. Dobrze. Okej, okay, to jest jasne. W takim razie, kto wygrywa najwięcej klaczów? No myślałem o Jarku, no. Ale jednak Pawko zasłużył chyba ostatnimi klaczami, no, co? Paweł. Dziękuję. Cały czas mam, wiecie, jakiego klacza w głowie? Na Inferno, tego wariata takiego. No, tam na Inferno, taki klaczyk. Tam mi pierwszy raz zaimponowałeś. No. A Piotrek no, wspominał, że jeszcze z takim gościem nigdy nie grał i nigdy ja w życiu nie będę grał już. Ale to mi wyszło, to mi wyszło. Coś mi w życiu wyszło. Na no, pewno, proszę. To fajnie. To było, no. Fajnie. Dobra. To w takim razie, jak mamy już najlepszego kleczera, to kto najczęściej pada za zero? Kto za zero pada? W sumie nie wiem, kogo mam tu dać, no ale chyba, no nie Jarek wiem. Jarek, wierzę się za bok ciebie. No wiem, no. I co, widzisz, że Jarek się ciebie boi? Spójrz na siebie. No, wiesz, teraz jesteśmy równego wzrostu, no. Jarek patrzy, czy może mi pokazać, czy no, nie dobra, będzie, no. Czy nie będzie głupie, jak nie pokażę. A więc zerknął, czy ja sobie siebie... No dobra, wszyscy na mnie. Super. Jak nie, no. Ja widzę tylko pamiętny niuk na górny. Tutaj faworyt jest jeden. Już...
Ale trzeba się z tego usprawiedliwić. Ale no, nie wymagamy tego tak. Nie, bo on pada za zero, ale daje ja kupuję karabiny swoim kolegom, tak. A ja sam zagram z pistoletem albo nieraz z PM-em. Nieraz rzuca mi kałacha, został tak z makiem. Ale to jest fajne, że Izak się pada za zero, a potem daje i potem raż góra na A jest. No właśnie, nie wiem. Ten generał wtedy dyrygować spoza pola, prawda, moimi żołnierzami. To jest super. Ale jakby można granatami zabijać, Piotrek? Top 1. No, właśnie. Znaczy, Izak zna taką funkcję właśnie w tabeli, gdzie można sprawdzać ilość ofreszowanych. Dokładnie, zawsze sprawdzam. Jeśli chodzi o support, to jest ważna statystyka, dlatego Izak raczej nie siedzi tam w tych fragach i śmierciach, tylko sobie patrzy. To jest po to, żeby goście nie widzieli, jak nas biją, wiesz. Dobra, okej, rozumiem. Dobrze, to teraz w takim razie pytanie, kto ma najlepszy movement? Nie wiem. To jest ciężkie, powiem szczerze. Ale kiedyś wam powiem, Falen powiedział, że docenia mój movement, bo nie spodziewa się, co może go spotkać fajnie na drodze. Fajnie, nie. Dobra, ja wiem, no wiem już. Dobra, ja mam też. Ja też mam. Nie, no, trening pasza dance'a miał dobrego. Siebie nie pokażę i ciebie. Na pewno nie. Pago pokażę. Pago też się dobrze rusza. Ja jak nie, na wujak biegnę, to jest moment dobry. Ale trzeba przyznać. Nie, no panowie, ja tam wszyscy dla mnie pasza jest jak wiecie, kobra, ma swój styl po prostu. Trzeba powiedzieć to, ale jest, mój moment jest na całym świecie znany, nie ma co się oszukiwać. Dokładnie. Jest drewniany, ale jest. Nie jeden robisz płakał, ale nie jeden płakał. Charakterystyczne. Jest rozpoznawalny, to najważniejsze. Tak, potrafi zatańczyć z przeciwnikiem. No. Tak jest. No. Dobra, a to jak mówimy o tańcu z przeciwnikiem, to może zapytam w takim razie o coś pokrewnego, czyli kto ma najlepszą stylówkę? To nie w grze, tylko w realu. Kto się najlepiej ubiera? O kurde, panie. Lecę te zdjęcia po kolei jeszcze, jak to jest. Z Piotrka ostatnio zdjęcie wrzuciliśmy z Riotu, to ludzie tam mówili, że dresy i pantofle tak średnio, więc Piotrka tak dalej wezmę. Ja tak w dresach ciągle chodzę. Ja już też od razu widziałem. Nie no, jak takich śledzę social media, no chyba tego gościa trzeba pokazać, no. Co? No wszyscy Mateuszka wybraliśmy. Ja Pawełka. Mateusz, Pawełka? To może powiedz, dlaczego Pawełka, skoro my wszyscy Bo Pawełek zawsze jest tak grubo... Przepraszam, nie żartuję. To się wytnie. To się wytnie. Paweł... Nie no, podoba mi się styl, ma swój styl, jest charakterystyczny, wiesz... Na dworcu od razu wiedziałem, gdzie go z daleka, rozumiesz? Bo ci machałem, to nie widziałeś. A może o to chodziło, może się pomyliło. No ładnie. Nie, słuchajcie, prawda jest taka, że wśród nas jest tylko jeden vloger modowy. To prawda. I jest to Mateusz, który no nie dość, że świetnie się ubiera, to jeszcze ma swoje kolekcje, także to jest, no, tutaj myślę, artysta prawdziwy, jeśli chodzi o ubiór. I dziękuję, Paweł, za te miłe słowa. Troszkę się nawet no mimo, że jesteś dla mnie bardzo niemiły, to ja dla ciebie jestem miły, zobacz, mimo wszystko. Paweł, ja tylko... Odwrócona psychologia. Ja jestem od dużej atmosfery, prawda, w drużynie. Nawet jeśli to ma być twoim kosztem, to... Dlaczego zawsze moim? Nie, Paweł, przepraszam, no. Dobra. Dobrze, to żeby trochę zejść teraz z Pawła, żeby troszeczkę go odciążyć, to może zapytam, kto jest największą marudą, jak gramy? Ja bym to inaczej nazwał. To jest największym A czy maruda robi się płacz właśnie? Taki no na jedno wychodzi, prawda? Chyba nie ma... Chyba tak. Największym? No co ty, na czym ty się zastanawiasz? Co grasz na zwłokę? To teraz na 3-4 pokażmy, dobra? 3-4. Co? Nie co? No. Co ty robisz? Co ty tutaj? No bo Piotrek, nie chciałem, żeby to było... Piotrek, nie chciałem, żeby było tak jednogłośnie. Ja pamiętam... A jak... czy zrobisz tak jak ja z blogerem modowym, że ja staję, a ty... Ale są szoty, jak Pasza też się denerwuje i krzyczy, że standardy miało być, albo że pakę zaplantować. Czy to jest marudzy... No nie wiem, czy to pod marudzenie płacz podchodzi. O, dobrze. O, teraz lepiej. No, teraz mi pasuje. Brawo. Proszę, przyznaję się, to ja. Zdarza nie, się naprawdę, czasami, nie, uczciwie pokazuję, bo nie, takie, dobrze, wiesz, przepraszam, faktycznie, przez dzień. Prowadzasz ludzi w błąd. No i już. I teraz na będą, wiesz, będą źli, że nie jesteś obiektywny. Dobrze, a, okay. Ja myślałem, że ty jesteś świadomym płaczkiem. Mam kolejne jesteś pytanie w takim razie. Nie, teraz jesteś. Za to, co powiedział. Kto najwięcej je? Go. No, wszyscy zdziwieni pewnie. Wszyscy zdziwieni. Bardzo dużo jem. To Jarek, Papito. Jarek je naprawdę 10 dużo. 10 tysięcy kalorii dziennie. Ile kalorii dziennie jesz? Dużo. Zależy, ile treningów dziennie zrobię i jak ja mam, czy mam jakieś fajne atrakcje na wieczór, to wtedy odpala się smok nasielski i wciągam wszystko, co jest w lodówce, po kolei nawet tych rzeczy, co nie lubię. Ale generalnie bardzo, bardzo dużo. To teraz, może w takim razie, kto się najwięcej spóźnia? Ostatnimi czasy. Przekłady ciągle i tak dalej. Jestem gotowy. Ja też. Jak się zastanawia? Pago, jesteś gotowy? Całe życie byłeś gotowy chyba, co? Trzy. Pago się spóźnia z pokazaniem. Ry.
Ja. Gdzie ja się spóźniłem? Na nieraz miałem przyjemność komentowania z tobą, wiem, że się spóźniasz. Ale my teraz mówimy o Emeritus Bandito, czy ja się spóźniłem na jakiś trening? Czy mnie nie było gdzieś kiedyś? Nie było, kto się spóźnia? Kilka razy miałem przyjemność pracować z Piotrkiem ostatnimi czasy. No, no właśnie. Trzeba ale to szybko, to szybko zmienić. No właśnie. Niemożliwe. Z kilkoma... Cieszę się, że was przekonałem, no. Ale tak jest, naprawdę, Piotrek się spóźnia strasznie. To prawda, spóźniam się strasznie, zgadza się. Potrafi ale... na samolot nawet się spóźnić. A nigdy się nie spóźnił na samolot. Bo czekał na ciebie. Nigdy się na samolot nie spóźniłem, jeszcze. Nigdy. Kto ma najśmieszniejsze żarty w drużynie? Uwaga, 3, 4. Ulala. No co wy? No Paweł? Pawełek zaczął. Ja zawsze... Dowcipnij się. Nie, powiedz coś. Mnie zawsze najbardziej rozbawia Mateusz, naprawdę. Tylko, że, ale widzisz, on nieświadomie mówi śmieszne rzeczy, a ty świadomie. Możliwe, to jest ta różnica, widzisz. Ale nie, Mateusz mnie zawsze najbardziej, dlatego dałem Mateusza. Ale... Skąd ty wiesz, że nieświadomie? A może to jest taka może to jest taka incepcja. Może to są cały czas. No podwójne dno. Będzie, cały no ale jednak tak. Atmosfericz był, prawda? I na Rodzi był atmosfericz i tutaj, także... No, no to prawda, to prawda. Paweł dobra, taki kabareciarz trochę. Trochę tak, no, jest taki chciałem kiedyś do kabaretu. No, stand-upowcem chcesz... Wiesz, lubię się przebierać. Wiesz, co do kabaretu no, jak należy. Musisz iść w tym kierunku, jak ktoś ogląda z kabaretów, to... Umiem zrobić fichołka. W Bydgoszczy występuję. Z Bydgoszczy jestem, tak. Dobra, to, to teraz... może wracając do CS-a w takim razie znowu. I umiejętności z CS-a. Kto najlepiej kontroluje full auto? Pewór jest bardzo dobry nawet. No, Pewór spoko. Dobrze strzela. Dobrym aimerem jest, no. No ale nie przyjechał, bo trenuje smoki. To dobrze, bo coś za coś. Albo się ma aima i nie ma się smoków, albo się ma smoków, ja nie ma się aima. Piotrek, w której grupie jesteś? Ja wiem, wiesz, w której grupie jestem. Jak, wiesz, jak się wrócę w rundzie ze smoków granatów, to już nic mi nie zostaje. I wtedy mogę jak generał patrzeć z góry. Dobra, 3. Zostaje ci dać 4. Ulala, to 2-2. 2-2. 2-2. No dobra. Ja więcej za WP gram. No właśnie, dlatego dałem, jakby było za WP, to Jarek, Pago, ale... Trzeba oddać, jak Młody Pongowski wie, że ale myślę, że to jest bezapelacyjnie to jest full auto. Jak dobrze ściągnę, no to... Nie, Młody Pongowski to jest full auto klasa światowa, nie oszukujmy się. Pago zawsze dobrze ściąga, słuchajcie. Pago zawsze dobrze ściąga, nie tylko full auto, więc dla mnie to jest zwycięzca. Ściąga dobrze Pago, tak jest. W szkole ściągał też. Tak. No dobra. Gry ściągał ze Steama też. To może teraz w takim razie pytanie bardziej o Emeritus Banditos. Kto się najbardziej poświęca drużynie? 3, 4. No. Ale proszę, jak chowa przede mną w ogóle, nie widzę nic. Proszę. A no jest. Dobrze, dobrze wiedziałeś. Nie, no jak? Mówię. No dobra, zaraz. Przecież to pasza się najbardziej musi poświęcać, że z nami musimy... W sumie, sami to masz trochę rady. No właśnie. Trochę tak jest. Ile, no, pomyśl, ile to siebie zdrowia kosztuje. Ja no, naprawdę, to też tyle razy się denerwuję no na tych meczach, ile nie denerwowałem się na wielkich sprawach. No to prawda. Przysięgam. To zależy, jak a najgorsze jest to, jak sami Pago się nie słuchają. Saju podszedł od innej strony tego pytania i też... Dobrze podszedł, no ja no tak, więc no, to się zgadza. Jarek dużo zdrowia zostawia na serwerze, no. W sumie tak, po włosu już teraz więcej zostawia. No trochę, dajcie spokój, nie ma o czym co gadać. To okej, słuchajcie, jak jesteśmy przy okazji tracenia zdrowia na naszej grze, to zapytam, kto pierwszy z nas wyłysieje? No to jest niby proste. Ale to też jest takie... Pago, pokaż się. Gotowi? Pójdziesz szybko. No ale to zobacz. Dobra, uwaga. No. No, panowie, to... 3, 4. No w sumie też go dam, dlatego czepek ma w sumie. Pago wciąż wierzy, zobaczcie, on wciąż wierzy. On jest zdziwiony, on jest zdziwiony. On jest zdziwiony. Nie no, ale to wy widzieliście, jakie on ma gniazdo na głowie? Kukułcze? Tu żadnego gniazda nie ma, o czym mówię? No przecież. Tu nie widzę twój mózg. Ja to słyszałem, że gniazdo powoli się bardziej tego. Tak? Jakby traci włosy, a szybciej z zakoli leci. To może zapytam was o sprzęt. W takim razie, kto najczęściej zmienia myszki do CS-a? O kurde, jakbym tutaj miał białego na zdjęciu, to on szybciutko go pokazał. Bardzo szybciutko. A tutaj nawet nie mam pojęcia. Za krótki staż mam w Emeritus Banditos chyba, żeby o tym się wypowiedzieć. No to strzelaj. Z was wszystkich? Się strzelasz dobrze, to wiesz. Piotrek nie zmienia dużo myszek. Nie. Obstawałbym między Sajem a Pago. A poczekajcie zaraz. Pago jest okej, okay, w sumie. Stały w uczuciach jeszcze, czy nie? Ja zawsze stałem. No dobrze. Ty jesteś stały w uczuciach? Oj tak. Oj tak. No chyba, że powie się ktoś, kto ma więcej pieniędzy, to wtedy nie. No to w sumie nie wiem. Dobra, Saju, ty chyba zmieniasz często myszki. Do grania. Nie wiem, nie wiem. Pokaż, dobra. Pokaż, uwaga, pogadamy. No. Co ci uczucie podpowiada? Dobra. Co ci serce, Jaro, podpowiada? Ry.
Kurde, a tu co jest? Ja dałem Mateusza też. Tak? Mi się wydaje, że Mateusz częściej ode mnie chyba, co? Mira, w ostatnim roku. Na ilu myszkach graliście w ostatnim roku? Sprawdzimy szybko. W pół roku. Znaczy w pół roku? Czy w tym roku? To będzie szybko zmieniać, no to, bo w rok to jest. No to może faktycznie. W pół roku. Pół roku. Ile, na ilu myszkach graliście w ostatnim pół roku? Dwóch. No to słaby jesteś. No. Pago? Chyba trzech. To jest słabo, znałem lepszych gości. No. No ale to jednak, jednak delikatnie Mateusz wygrywa w tej kategorii. Początki emeryty zbywało, że ja w trakcie meczu myszkę zmieniałem, także chyba myślę, że... Znaczy nie mówiłem wam, bo wtedy miałem ci... Nieważne w sumie. Dobra, taki miałem ciężki mecz i w trakcie meczu zmieniłem myszkę i jeszcze było ciężej, więc nie chcę... No to nie, wygrywasz tej kategorii, myślę. No. Dobra. I to był oficjalny mecz. Okej. Okay. A teraz zapytam może, kto z nas był najczęściej na AM-ie w Polsce, w Katowicach? Oj, wam powiem, to ciężkie pytanie. Najwięcej razy. Ty, no nie wiem w sumie, na ile ja byłem. 14 na pewno. Nie. Tak? No. W Katowicach? Co robiłeś? Na jakim stoisku byłeś? Dobra, to uwaga. Zrzucałem smyczki na jakimś. 4. Ty, no. Nie wiem, że porówno. Ja też bym tak dał, powiem wam. Wiecie, jak bym dał? Wy chyba byliście na... No, tak bym dał. Ale ciebie nie było na jakimś. Ja daję tak. Ja? Nie było cię na jakimś na pewno. To, że mnie na after party nie widziałeś, to nie znaczy, że nie byłem, no. A wy, no nie gadaj, że wy nie byliście też. Ja pierwszy raz w tym roku. Nie gadaj. No. Ja z domu nie wychodzę. Nie, był parę razy. A ty co? Ty byłeś w Wyrsku. Nie, na pewno parę razy byli, ale na pewno nie byli na każdym, tak. W 14 was nie było na pewno. Ja raz pod Spodkiem byłem, a odpaliście, pojechałem. Raz widziałem, że z Staksem siedzieliście tam. A ja wtedy grałem. W restauracji. Ja wtedy grałem. No dobra. Grałeś? Jak poszło? Wtedy dużo nie grałeś wtedy. Ja? Tak. To był NiP chyba. No tak. Chyba. No, chyba to jest. NiP albo Fnatic. Tam wtedy na fejku grałem, miałem chyba getry czy coś. Mogę tak być. Pawełku, Uska zwolnijmy? No to polej, lepiej jak jest więcej. Lepiej jak jest więcej? A yeah. Paweł, my się dogadamy. To Mateusz, to polej. Nie, no najmłodszy polewa zawsze, nie? Wiesz, jak jest. A w którym rocznik jesteś? Ja? No. 9-9. 9-9? Ale ty szczerze tak mi zadalałeś. Jarek, ty pijesz? No, alej trochę, no. Lepiej, jak jest więcej. Lepiej, jak jest więcej. Patrz. Lepiej, jak jest więcej. No, pije się. To albo wodziana. Dobra. Zdrowie, emerytus bandit. Zdrowie. Za emerytus bandit. Za emerytus bandit. Za MDL-a. I Pewora może jeszcze przyjdzie. Przejdzie. To, że jesteśmy emerytami, nie znaczy, że nie lubimy nowych technologii, więc mam pytanie, kto z nas jest największym gadżeciarzem? Kto, jakby wychodzi jakiś nowy gadżet, nie wiem, telefon na przykład nowy, to musisz sobie od razu zmienić telefon na nowy. Kurde. Nie wiem, krakusek, chytrusek. Znałem takie powiedzenie, to raczej nie. Ale to ty wiesz, że to tylko powiedzenie. No wiem. Trzy. Jedną ziarkę, co to zapito tutaj? No dawaj, co tam masz? No w sumie... To już podgląda? Nie, tam dam. Stoi taka pomarańczowa strzała przed wejściem, w sumie to... Jest gadżeciarz, no. Tak, no nie, ja jestem gadżeciarzem, faktycznie sobie kupuję różne rzeczy i tak dalej. Co no, teraz? Nowa konsola, nowy telefon, rzeczy... co tam jeszcze? Nie no, konsola właśnie mam jakąś starszą faktycznie, ale wiesz co, no nie wiem, różne gadżety kupuję, jakieś nie wiem, na przykład rzeczy do nagrywania. No teraz widzisz, teraz muszę telefon faktycznie zmienić, bo mam iPhone'a 8, o nie. A to muszę sobie kupić nowy. Koniecznie. 4 lata już masz ten telefon. Nie, 2 lata. Co? 2 lata. A co, sprawdzę... co polecacie? Ja to iPhone, ja jestem. A ty, Mateusz? Nie iPhone. Mateusz zawsze cię pomoże zobaczyć. Ale nie, to jest prawdziwy przyjaciel. Chyba wezmę ten, chyba jednak wezmę ten, wiesz? Na Mateusza. Korzystaj z mojej rady, będziesz zadowolony. Wchodzę w link i biorę ten, co ty mówisz. Paweł, w ciemno tam, najlepsze promo będzie na ten, co ci powiedziałem. Ja bym ci się Paweł nie powiedział. Dobrze. Kto pierwszy z nas przejdzie na emeryturę i skończy z gamingiem? Uwaga. Ale kurde, no. 3, 4. Ja nie wiem. Ale patrzcie, ja nie, ja zawsze, nie dam. Jest, ja ale zaczekaj, kiedy głośnie. Każdy miał coś pokazać, a nikt niczego nie pokazał, bo ja myślę, że nikt z nas nie przejdzie na taką emeryturę gamingową, bo każdy z nas będzie grał w grę zawsze, po prostu. To nie było ustawione, to jest najpiękniejsze. A to nie, no właśnie, to nie było nie ustawione, znaczy każdy z nas nie chciał niczego nikogo pokazać, to jest niesamowite będzie w ogóle. Grać. To jest nie magia. Ma emerytury od gier. To jest magia, no dokładnie, no to jest niesamowite. Jestem z nas dumny teraz, naprawdę. Emeritus Bandicus jest już jakaś emerytura w nazwie, ale... Counter-Strike się kończy. Aspirujemy na tutaj profesjonalny zespół. Celujemy w
majory. Top 30 Haltiwi przynajmniej. Oczywiście, oczywiście. To nie jest zakończenie książki, to jest dopiero, piszemy teraz nowy rozdział, tak? Jeden rozdział się kończy, ale kolejny się rozpoczyna w tej cudownej książce zwanej e-sport. Będziemy grali do czasu, aż Sajus chudnie, albo aż Izak zmądrzeje, czyli do końca. Dobra, będziemy grać, dopóki wszyscy wyłysieją. Dopóki wszyscy wyłysieją. Dokładnie. Dziękujemy ślicznie. Moi drodzy, to wszystkie pytania, które dzisiaj dla nas przygotowałem. Jeżeli jakiegoś wam zabrakło, to piszcie w komentarzach. No lepiej jak jest więcej. O, właśnie, lepiej jak jest więcej. Ja dokładnie tak, przecież brzmi promocja w sklepie RTV Euro AGD. Możecie sobie zerknąć w link w opisie, bo tam macie promocję właśnie na sprzęt gamingowy, na laptopy chociażby. Telefony komórkowe również. O. Więc każdy sobie gamer znajdzie coś dla siebie, a my od razu możemy wam przy okazji zdradzić, że będzie Bootcamp Emeritus Banditos. Tak, będzie specjalny bootcamp Emeritus Banditos. Czekajcie na więcej info, na pewno się będzie działo też wspólnie z RTV Euro AGD. Co powiedziałeś? Te włosy wszystkie. No, załatwimy ci jakiś szampon chyba, taki lepszy. Włosy stracisz, że oświejesz, ale przynajmniej będzie dużo materiału dla ludzi i... Będzie wesoło na pewno. Tak, tak. Może na jakiegoś majora się dostaniemy. Na pewno będzie wesoło. Będą mieli ubaw i... Dokładnie. Będzie pożytecznym. Będzie kilkudniowy bootcamp, będziemy wszystko transmitować, żebyście mogli podglądać nasze treningi. Będzie specjalna kamera na linię włosów Jarka Paszy, będzie mogli to śledzić. I myślę, że tak będzie fajnie. Może zobaczycie nas na następnym majorze w Katowicach. O, no właśnie. Ale jeszcze mam majora w Katowicach do ugrania. Mam chętkę, chrapkę. Znalazł sobie drużyny, do tego. Dajcie nam tydzień, a Jaro będzie cały siwy. Tak, siwy bez włosów. Siwy bez włosów. Siwy łysy. Także po prostu, czekajcie na więcej info i wszystkiego się dowiecie. Już wkrótce. My dziękujemy serdecznie. Emeritus Banditos. Au! Hola! Ciao! Mucho gracias. Ciao! Jeszcze te łapki w górę. Wszyscy łapki w górę. Łapki w górę. I miałeś powiedzieć, że ten kanał zamykasz już. I żeby subskrybowali nasze kanały, to się bo wytnie. Ty już nie będziesz nagrywał i za dużo subów, za dużo subów by chciał, ale zapraszamy oczywiście do chłopaków, macie linki w opisie też do chłopaków, żebyście subskrybowali ich kanały, bo tam też będzie więcej materiałów jeszcze z bootcampu, a my na dzisiaj kończymy. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Cześć. Ciao.